Witamy na konferencji prasowej po meczu w roli Radom Lechia Tomaszu Fazowiecki. Poprosimy o ocenę meczu jako pierwszy trener gości. Dzień dobry Państwu. Jeżeli chodzi o moją ocenę meczu, to na pewno było widowiskowo. Na pewno kibicom się podobało. Niektórym chyba nawet zbyt bardzo, bo emocje wzięły górę. Aczkolwiek na boisku też było chyba też dosyć intensywnie i na pewno duży szacunek do trenera drużyny przeciwnej, bo w takich warunkach od niej zwycięstwo to na pewno smakuje pięknie. Przed pierwszym swoim meczem powiedziałem a propos swojej drużyny, że zwycięstwa cieszą, porażki uczą. I dwa razy się cieszyliśmy, teraz się czegoś na pewno nauczyliśmy od drużyny z Radomia. Niemniej jednak daleki jestem od tego, żeby powiedzieć, że jestem zadowolony z meczu, bo nie mogę być zadowolony po porażce, aczkolwiek na pewno zadowolony jestem z tego, jak moi podopieczni zareagowali na bramki, że nie spuścili głów, że mimo wszystko intensywnie pracowali, dostali za to pierwszą nagrodę jeszcze przed przerwą i w drugiej połowie też chyba myślę, że na pewno słowa uznania im się należą. Mówię przede wszystkim za ciężką, intensywną pracę, którą chyba było widać. Sytuacje bramkowe na pewno stworzyliśmy, słabo liczę, ale myślę, że tych sytuacji więcej było na pewno z gry po naszej stronie i to mnie bardzo cieszy, aczkolwiek spodziewałem się, że w meczu z taką drużyną, z takimi atutami, jaką jest broń Radom, kluczowe będą fazy przejściowe i stałe fragmenty. Okazało się, że bardziej były kluczowe stałe fragmenty, szczególnie w pierwszej części, w zasadzie w pierwszych 10 minutach. Niemniej jednak ten mecz na pewno jest bardzo, bardzo wartościowy z naszej strony i chciałem jeszcze raz trenerowi pogratulować 3 punktów. Bo mówię, pomimo tak, że się czegoś nauczyliśmy, nie chcemy się uczyć, my chcemy wygrywać i tego dzisiaj nie zrobiliśmy. Dziękuję. Panie trenerze, poprosimy o ocenę meczu, jak pan to widział z ławki trenera. Witam wszystkich serdecznie. Powiem na wstępie tak, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tych 3 punktów, z tego wyniku dzisiejszego, ponieważ graliśmy z naprawdę bardzo mocną drużyną, poukładaną, dobrą technicznie, grającą bardzo dobrze w trójkątach, czyli bardzo kreatywną, o dosyć wysokim poziomie kultury gry. I to jest właśnie dzisiaj naszym największym sukcesem, że wygraliśmy dzisiejsze spotkanie. Akurat przed meczem wczoraj w jednym z końcowych elementów rozruchu Konrad Paterek doznał złamania nosa, nasz młodzieżowiec. W głowie było co innego, ustawienie było takie, że miał dzisiaj swój pierwszy debiut mieć Damian Machajek. No niestety dzisiaj rano dostałem telefon od taty, że złapał wirusa salmonelli i przebywa w szpitalu, więc na szybko dokonałem w porozumieniu z dwoma zawodnikami korekty w składzie i fajnie wyszło. Co nie zmienia faktu, że poprzednie ustawienie też byłoby owocne. Mieliśmy odnośnie dzisiejszego meczu, mieliśmy dużo szczęścia w pierwszej części na początku spotkania i uważam, że te dwa szybko zdobyte gole ustawiły w pewnym sensie to spotkanie. W drugiej połowie wkradło się sporo chaosu w nasze poczynania. Mieliśmy bardzo dużo problemów, trudności z przejściem z transferu pozytywnego na negatywny, czyli te fazy przejściowe kulały. Na pewno naszym atutem były stałe fragmenty gry z wysokimi zawodnikami, kiedy atakowali. Mało strzałów, dużo nerwowości. Ja myślę też, że spowodowane to jest tym, że po wiośnie po prostu te boiska są takie, jakie są. Nie ma pewności w utrzymaniu się przy piłce. Wiadomo, że zawodnicy bardziej zaawansowani technicznie jest im łatwiej, ale my mieliśmy z tym dzisiaj problemy. Co do zmian, zmiany nie były w żadnym wypadku wymuszone. Chciałem po prostu jak najwięcej pooglądać zawodników, którzy do tej pory po pierwszym meczu z drugą Legią Warszawa grali mniej bądź nie grali w ogóle. Dziękuję kibicom za doping.
a przeciwnikowi, trenerowi przeciwników życzę powodzenia i ta drużyna jest naprawdę bardzo mocnym zespołem i na pewno będzie walczyła o swoje cele.